Nazywam się Elżbieta Ratajczak i jestem z Polski. Mieszkam na Pałukach w Barcinie, w województwie kujawsko-pomorskim. Skończyłam studium mechaniczne pomaturalne w Bydgoszczy. Zawsze lubiłam rysować i malować i o tej pasji, która rozwinęła się od mojego pierwszego wernisażu w 2007 roku, chciałabym opowiedzieć. Narysowałam wtedy abstrakcję. Obserwując skończony rysunek, zaczęłam go czytać tak jak książkę. Zrobiło to na mnie niesamowite wrażenie. Przekaz okazał się logiczny i spójny. Następny rysunek narysowałam w okręgu i również mogłam go odczytać. Odtąd ta forma okazała się dla mnie najlepszym środkiem wyrazu. Jedną ze swoich pierwszych mandali, a tak nazywałam wówczas swoje prace, zadedykowałam Williamowi Wortonowi. Rysując, wiedziałam tylko, że był pisarzem. Na jego mandali pojawił się m.in. jego słynny ptasiek i stateczek, na którym mieszkał pod koniec życia na Sekwanie. Zauważając jednak odrębność moich prac od mandali, postanowiłam nadać im swoją nazwę, tworząc ją z kodu i rysunku. Nazwałam je kodrysami. Ukazują one prawdę o nas i naszej przestrzeni. Są automatycznym pismem rysunkowym. Podczas pracy nad nimi dzieją się rzeczy metafizyczne. Ukazują się ptaki, zwierzęta, symbole współczesne i zamierzchłe. Można tu zobaczyć przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Odległość czasowa nie ma tu znaczenia. Można otrzymać nawet odpowiedzi na zadane pytania. Nie ma tu reguł. Każdy kodrys posiada osnowę. Może być mniej lub więcej widoczna. To są cienkie linie, które odgrywają ważną rolę w odczycie przekazu i trzeba dokładnie analizować ich przebieg. Niektóre kodrysy posiadają klucz, czyli dźwignię, która wprawia wizualnie w ruch i ożywia dany element. Indywidualny kodrys może posłużyć do medytacji własnego wnętrza. Już samo spoglądanie, wodzenie wzrokiem i dochodzenie do tego, dlaczego dany element tam się pojawił, jest już swoistą medytacją. Tu łączy się świadomość z podświadomością, a to jest dla człowieka zawsze twórcze i rozwijające. W 2014 roku otrzymałam Century 2013 w plebiscycie CKU w Żninie dla najlepszego artysty roku 2013 w powiecie żnińskim. W 2015 roku moje prace były publikowane w miesięczniku Czwarty Wymiar. Teraz opowiem o kodrysie, który chciałabym Państwu zaprezentować. Faraon to kodrys obcego. Jego korona, narzędzia miernicze oraz wydłużona piramida, czyli białe złoto filozoficzne, są ze sobą ściśle powiązane, dając mu niezwykłą moc. Proszę zwrócić uwagę na osnowę, czyli cienkie linie, przyjrzeć się, w jaki sposób zachodzi oddziaływanie między poszczególnymi elementami. Dłonie władcy określają jego charakter. Lewa, jako słabsza,
ukazana jest jako skrzydło ptaka. Charakteryzuje nam dobrotliwego ojca, dbającego o swoje dzieci. Prawa to okaz siły i zaopatrzona jest w materiały militarne. Skoro korona władcy ma dużą łączność z pozostałymi jego atrybutami, musiała również pełnić ważną rolę. Mogła działać na zasadzie zwierciadła Kozyrjewa. Księga widoczna na jego płaszczu świadczy o jego mądrości i o czytaniu. Dziękuję.